Plac Massena to miejsce w Nicei, którego nie da się przeoczyć. Po pierwsze ze względu na szachownicę, którą tworzą płytki na całej powierzchni tego placu, a drugi powód to prowadząca do niego główna ulica handlowa i trasa z dworca kolejowego. Plac Massena w Nicei to wizytówka tego miasta. Nie zawsze jednak tak było. Kiedyś tutaj w tym miejscu znajdował się most, który łączył dwa mniejsze place, starą Niceę z pozostałą częścią handlową tego miasta. Dziś pod tym placem płynie rzeka, która nazywa się Palion. Znajduje się tak zwana fontanna słońca i składa się z rzeźb symbolizujących planety Ziemię, Mars, Wenus, Merkury i Saturn. Na środku stoi posąg Apolla. Innym ciekawym miejscem tam w dali, jak sami widzicie, znajdują się na placu Massena również posągi. Jest ich dokładnie 7. Wszystkie oznaczają 7 kontynentów. Symbolizują cały świat. Moi drodzy, na placu Massena znajduje się również inna fontanna, która od 2014 roku największą frajdę sprawia dzieciom, ale nie tylko dzieciom. Nazywana tutaj Mirror Dome, czyli lustro wody. Spacerując promenadą wzdłuż placu Massena spotykamy również pomnik André Massena, czyli jednego z największych napoleońskich generałów. Pomnik